Cześć, witam w kolejnym odpaczkingu. Będziemy otwierali cóż by innego niż nóż. Oto i on, zaraz go otworzymy. Jest to produkt firmy CRKT. Firma wprowadzająca dużo więcej ciepełka na moje serce. W przeciwieństwie do Kershaw, ale cóż, trzeba z tym żyć. A tutaj mamy CRKT, teraz jak to się wymawia? Szczerze mówiąc nie wiem, ale to jest piet. Tak oto to wygląda, książeczka, z której dowiemy się pewnych nieszczęśliwych rzeczy, zawsze przydatna. I tutaj oto produkt, foliówka, plastik do plastiku, karton do kartonów, takie małe diabelstwo. Jakieś takie bardzo małe nawet bym powiedział, bo spodziewałem się, że to jakieś takie większe, mimo że znam wymiary. A według producenta wymiar długości całkowitej to, o Boże, 16,4 cm. Zaraz to nie sprawdzimy, ponieważ suwmiarka nie ma takiego zakresu. Ale wierzmy mu na słowo, 16,4 cm. O grubości 3,3. Tak, 3,3. Długość ostrza 6,8. No samej krawędzi tnącej 6,4. Czyli naszego ostrza byłoby no faktycznie 6,8. Lekki skubaniec. Waży niewiele. Waży według producenta 71 gramów. Ach, no i tak, w końcu jakaś nowość, prawda? W końcu coś nowego, w końcu coś na czasie i w końcu coś na bieżąco, nie stare jakieś tam dziady pokazuje cały czas. Tu mamy produkt na rok 2020. To się otwiera, z otwieraniem ciężko, ponieważ jest to budżetowa i mamy pewnie tutaj jakieś plastiki widzę. Więc otwiera się to bardzo kontrowersyjnie. Ach, udało się. Chociaż raz. Ale pewnie tylko raz. Czyli generalnie kciukiem za otwór. Projekt oczywiście jest Jespera Voxnisa. Też pewnie źle wymawiam. Voxnis, Jesper. Podobają mi się jego projekty. Podobają mi się jego wizje i jego spojrzenie na noże. Czy coś tu się rusza? Nie rusza się, nie ma żadnego tutaj żadnego luzu. Ostrze otwiera się samym kciukiem dość łatwo. Niewielki, kompaktowy, fajny klips, szczerze powiem, też z zagłębionymi śrubami. Nie wystają, nie zniszczą nam kieszeni, co jest bardzo na plus. No taka kompaktówka, taki bardzo fajny, skromny, nieduży nóż, który pewnie pomoże nam w drobnych zadaniach codziennych. Tu mamy chyba aluminiowy grzbiet z otworem na linkę, bądź też na jakiś karabinczyk, jeżeli się zmieści. Co do stali? Standardowa, budżetowa stal chińska, używana przez wielu producentów i głównie też właśnie w CRKT, czyli 8CR13MOV. No jak na takie zwykłe użytkowanie, naprawdę nie ma co narzekać, naprawdę jest to w porządku stal. No już jest, co to jest za okładzina? Okładziny są z GRN. Co to jest GRN? Pierwszy raz o tym słyszę, albo po prostu wychodzi tutaj mój brak wiedzy i brak researchu tak zwanego, czyli wybadania tematu, ale jest to pewnie jakieś włókno, jakieś tworzywo, plastiko podobne. O mamo,
ale fatalne spasowanie. Gdzie CRKT zazwyczaj wszystko ustawiało ładnie w środku, ale tutaj mamy mocno zwichrowane osadzenie tego ostrza, zupełnie nie na środku. No ale w takim nożyku raczej nie ma to większego znaczenia. Na pierwszy dotyk coś tu takiego dość ostrego. Myślę, że sprawdzimy zaraz tutaj z panią karteluszką, którą mamy tutaj. Oczywiście jest to bardzo subiektywna ocena ostrości, nie mam tutaj żadnych przyrządów pomiarowych, ale od czego jestem Polakiem, żeby się znać na wszystkim. No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Jestem zawiedziony, nawet powiedziałbym. Ponieważ mogłoby być dużo lepiej, a tutaj nam się coś mocno zacina ta piekielna maszyna. Coś tutaj jest nie tak. Nie jest to najgorzej wykończona krawędź tnąca ze wszystkich noży, które kupowałem, ale jest to jedna z gorszych, szczerze mówiąc. Więc w mojej ocenie od 0 do 10 szwów dałbym tutaj takie 5, no około 5. Naprawdę poszli mocno w budżetowe wykończenie. A skoro już o wykończeniu mowa, mamy tutaj satynowe wykończenie ostrza i szlif płaski, zaczynający się mocno od samej góry, co powoduje, że nieco lepiej będzie nadawał się do zadań cięcia różnych rzeczy. Struktura na rękojeści fajna, nie jest jakaś taka mocno tandetna, nie sprawia wrażenia budżetowości. Trzyma się to dość dobrze i w ręce leży też dobrze, nie wyczuwam, żeby cokolwiek tutaj się przykrego działo podczas mocniejszego ściśnięcia. Jeżeli chodzi o takie finalne moje wrażenia, no jednak nie do końca myślę, że jest on warty swojej ceny i za tą kwotę można by było dostać z innych firm nieco lepszy produkt, lepiej wykończony, lepiej wyostrzony, ale generalnie nie jestem jakoś, nie uważam, żeby był zawiedziony. Sam wygląd, sam projekt, sama strona wizualna jest w mojej opinii dość ciekawa. Wygląda to atrakcyjnie dla oka. No i cóż, kolejne narzędzie do kolekcji, kolejny odpatchking mamy tutaj zaliczony. Pozdrawiam więc, zapraszam do kolejnych odpatchkingów, do kolejnych filmów i nagrań. Choć ostatnio nieco gorzej u mnie z czasem, ponieważ sprawy remontowe, osobiste i tak dalej, więc pojawia się tego mniej. Mam nadzieję, że odbije się nieco od dna w przyszłości. A na tę chwilę przędę jak mogę. Także za dzisiaj dziękuję, za ten odpaczki dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć.